Bo ostatnio bardzo gorącym tematem jest temat Queen of the Black. Sprawy zaczynają przybierać naprawdę dramatyczny obrót. No. Czy uważasz, że w jakiś sposób przyczyniłeś się do tego, że wpłynąłeś na te problemy z psychiką? Julka często nazywała cię osobą toksyczną, wiele ci zarzucała. W jaki sposób się do tego odniesiesz? A, to takie można krążyć w kołko cały czas. Dwa lata z nią nie mam w ogóle kontaktu, wiesz. Ona miała dużo relacji z tego, co się tam obiło mi oczy, a nie ciężko o to, nie wiesz, o co chodzi. To widziałem, że już miała jakieś swoje relacje, jakichś nowych chłopaków i w ogóle. No i tutaj bardziej bym nie podpinał tego tak cały czas, żeby robić wyświetlenia, pompować czołg z boku i nawet jak tego, tylko bardziej bym zalecał ludziom otaczającym jej, żeby się udali do specjalisty z nią czy coś, bo naprawdę za niedługo może być z nią bardzo krucho. Jak będziemy cały czas publicznie poruszać tematy, żeby wywoływać tylko jakąś kontrowersję, to moim zdaniem no, może z nią jeszcze być gorzej niż jest teraz, nie? Ona jest po prostu biedna w tym wszystkim i to myślę, że wiesz, dobrze wiesz, o czym mówię, nie? Dlatego trzeba po prostu jej bardziej pomóc, nie? Jeżeli tam, kurde, domyślać się jakichś rzeczy czy coś, nie? Edzio, pytanie do ciebie. Poza tym jeszcze, sorry, że przerywam. Jak ja z nią byłem, jak jeszcze z nią zrywałem, to ona była w zupełnie jeszcze innym stadium tego, co się dzieje teraz już, jakby wiesz, o co chodzi, nie? To się zaczynało, ja jakby się odsuwałem od tamtego. Nie chcę w ogóle mówić prywatnych rzeczy, nie? Ja też na nią nigdy już słowa nie powiedziałem, mimo że robili na mnie nagonkę i w ogóle, a wiesz, tak naprawdę byłem Bogu ducha winny. Ale no, i tyle po prostu, nie chcę o tym gadać. Okej. Okay. Edzio, po konferencji...